Siemanko, tak jak obiecaliśmy, dzisiaj z Siwym transmisja z naszego wędkowania. Przesunięcie, mieliśmy awarię, ale już jest wszystko ok. Poczekamy, niech się tam zbierze parę osób. Dobra, są pierwsi widzowie. Siema Patryk, siema Radek. Radek, ostatnio opuściłeś się w dodawaniu filmów. Co jest z tobą? Kiedy jakiś wyjazd na ryby? Dobra, jest parę osób koło dyszki. Siema Michał. Milo pewnie nas ogląda w trasie. Może po kolei parę słów, także cię Siwym. Już przed czwartą byliśmy nad wodą. Dzisiaj wieje niemiłosiernie, 30-40 km na godzinę, także tutaj dodatkowo ten wiatr napędza kanał i dzisiaj naprawdę to wszystko płynie bardzo szybko. Chcieliśmy, żeby płynęło i płynie. Takie były założenia. Że ja zacząłem za 25, już byłem po nęceniu, zacząłem łowić. Siwy 20 minut później, pierwsza rybka padła u mnie, krąb. Później długo cisza, później Siwy otworzył worek. I u niego posypały się brania, także był leszcz, bardzo ładna płoć, kolejna płoć, no i konkretny jaś. U mnie brania trochę ucichły, ja miałem, no, ładna płoć, 34 cm. Ogólnie ja łowię troszeczkę dalej, jakieś 3-4 metry dalej od siwego. Ja nęciłem koszykiem na klipsie, robiłem wałki, siwy rzucał ręką. Tak to mniej więcej wygląda. Zrobiliśmy donęcenie o świcie. Jakieś tam rybki zaczęły wpadać, chociaż teraz troszkę cisza. A lajwik nam się troszeczkę przesunął, bo Siwy musiał zrobić zestaw, bo niestety przegrał walkę z rybą. Ryba była silniejsza, wciągnęła go w krzaki i zestaw był do roboty. Co to było, nie wiemy. Posiedzimy chwilę u niej, niech się zbierze parę osób i pójdziemy jeszcze zobaczyć, co tam robi Siwy. Jak to u nas wygląda, jak sobie siedzimy. W ogóle jest bardzo ciepło. Myślałem, że dzisiaj będzie zimno, ubrany na cebulę, tak jak ostatnio. A jest 17 stopni. Może teraz nawet więcej. Gdyby nie ten wiatr, naprawdę siedziałoby się miło i można byłoby siedzieć jak najdłużej. Przerzucimy wędkę. Zobaczycie, gdzie mniej więcej rzucamy. Powiem tak, że ostatnio łapałem na 20-gramowy podajnik. Bez kolców, bez żadnego. Chyba coś tam brało. Na 20-gramowy malutki podajnik. Dzisiaj zacząłem próbę z 40-gramowym i on sobie frunął po dnie. Także dzisiaj ciągnie ten kanał niemiłosiernie.
Musieliśmy troszeczkę zmienić strategię. Trochę śmieci dzisiaj niesie ta woda, także te zestawy są takie dzisiaj trochę pobrudzone. Dużo jest ślepych wskazań, bo jednak ta woda ci ciągnie różne rzeczy. Ale i przyniosła jakieś ryby. Widzę. Zaraz my obejrzymy ciebie, tak jak to wygląda tam. Oj, widzicie, gdzie siwy, także siwy podkrada mi ryby, ale już niech będzie. Także ktoś tam, motałem się z telefonem, musiało być jakieś branie, bo jak wyjąłem teraz robaki, to były wyssane całkiem. Za chwilę poczekamy, może nagra się jakieś branie. Hol jakiejś ryby. O, jest przecinak, siema przecinak. Ogólnie napiszcie, czy w ogóle mnie słychać, bo jest straszny wiatr, nie wiem, czy nie ma tam jakichś szumów przez to. Dmucha ten wiatr z całej epy. I tak jesteśmy tutaj, zaraz pokażę, jak to wygląda. Jesteśmy osłonięci, siedzimy sobie tutaj w kanale, więc tak tego nie odczuwamy. Jak przyjechaliśmy, weszliśmy tam na górę, no to było nieciekawie. Byliśmy w lekkim strachu, jak to wszystko pójdzie. Dobra, rybki nie chcą brać, to po prostu przejdziemy się teraz i obczajmy, jak sobie tutaj siedzimy. Czyli tak, tutaj moje stanowisko. Siedzę dzisiaj nisko, musiałem mieć złożone tylnie nóżki, inaczej nie dałoby się usiąść. No i co tu mamy? Skrzyneczka. Tu jest parzona pinka, parzony biały. Tutaj są żywe robaczki. Kuweta z towarem. Takim koszykiem dzisiaj donęcałem, lekko przerobionym. Zdało to egzamin. Tu jest górny obóz. Siwy holuje rybkę? Nie, jednak nie holuje. No, żeby nie było pogłosu. Siwy tutaj rozłożony konkretnie, całe centrum dowodzenia kosmosem. Siemandero, wędkarski świry. Rybom się podoba. Zostawiam was na razie z... Widać coś? Z siwym, no jasne. Elegancko jest. Metrowy przyponik. Dzięki tej rybie dowiedzieliśmy się, że są bardzo mocne przypony. 0,13 guru. Tak, o. Przypon się nie zerwał, a pękła agrawka. Dokładnie. Także takie rzeczy się dzieją, pękła agrawka. Drożyzna jak to górą, nie? Ale dobra. O, fajnie. Tam nawet widać rybę w siatce, ta płotka się pokazała. Tak? Albo to ten jaś. Będziemy wyciągać chyba, no bez sensu. Nie, na koniec najpierw zrobimy jakieś fotki. No. Ale tak jak mówił Mateusz, myśleliśmy, jak ja wyszedłem z domu, to mi psa zwiało dosłownie. Naprawdę, zszedł po schodkach i go zwiało. Ja mówię, nie jadę. Ale na szczęście dojechaliśmy tutaj, siedzimy pod murkiem i no teraz jest cisza w sumie, nie? Jest okej, okay, tak może być. Czekaj, ja pójdę po podbierak, bo gdzieś on został tutaj.
Więc było tak, że z samego rana jak zaczęliśmy łowić, to w sumie nic się nie działo przez godzinę, nie? Tyś wyciągnąłeś na dzień dobry leszcza? Po 8 pierwsza ryba wpadła z drugiego rzutu po 8 minutach. Także byłem pełen nadziei, że to będzie fajnie, fajny dzień, wejdą leszcze. No to był krąb, ale dosyć spory. Ja czekałem z 40 minut, ale był taki moment po donęceniu kulami, że jedna za drugą brała. I szkoda, że ten kuń poszedł, nie? No niestety. Szkoda, że nawet nie wiemy, co to było. A było branie. Jedno puknięcie było. Wcześniej wydawało się, że przesunęło właśnie koszyk chyba i coś tam, jakieś wskazanie. Często tak tutaj właśnie jest na tym kanale, że od razu po zarzucie bierze ryba, albo jak się przesunie zestaw. Chociaż dzisiaj, szczerze mówiąc, przesuwanie zestawu w ogóle nie działa. Nie wiem, no. Ja próbowałem i też u mnie bez skutku. A ostatnio jak tutaj byłem 2 tygodnie temu, to też miałem słabo, 7 ryb mniej więcej. Znowu było branie. Tak. 7 ryb mniej więcej, to chyba wszystkie na przesuwany zestaw złapałem. Więc jakoś to tam działało. Ale też wtedy nie pomyślałem, bo zamiast 30 gram koszyka z kolcami użyłem, znaczy mogłem wziąć 20, żeby mi leciutko przesuwało, a się uparłem na tą 30 i to po prostu tak stało, nie? Jakby tą 20 by delikatnie przesuwało, to myślę, że te brania byłyby zdecydowanie lepsze. To jak na złość nie chcę wziąć. No tak to jest, jak się czegoś bardzo chce, to niestety nie udaje. No, ale dzisiaj pierwsza ryba była, nic się nie działo, Mateusz podszedł i od razu bum. Niestety ta ostatnia, chyba ta najfajniejsza, która mi robiła takie odjazdy, poszła z prądem. Tu mam szypą 0,13, no ale no nie byłem tam, są takie rośliny, że ona wiedziała, gdzie ma wpłynąć i próbowaliśmy się coś zdziałać, no ale... No nawet je dobrze widać, także tutaj te krzaki tutaj zaraz za podpórką. Najgorzej to nie są same krzaki, bo tam są nałapane, tam woda naciągnęła jakiś patyków. I no, to wszystko weszło właśnie w to. Widać jak szczytówka jest tam? Wygięta? Nie, jak ustawię tak, żeby była tutaj. Na tym białym tle to powinno być widać. Działało dzisiaj to, że najbardziej chyba, jeszcze mamy trochę zanęty, że jak donęcaliśmy z sześć kul takich rzucaliśmy, już tam zamrożoną zanętę miałem z pęczakiem i z czymś, to były jakieś reakcje tych ryb, nie? Ale to tak jakby wpływało, wyżerało i uciekało. No mimo, że tego towaru, jeżeli chodzi o mięso, to było podane dosyć sporo. Jak widziałem i u mnie, u Siwego. Tak, na początku było tak, że ja miałem samą glinę z ziemią bełchatowską plus troszeczkę pinki i dosłownie, nie wiem, 70 deko zanęty. Tam sporo wyszło mi, bo to chyba z 5 litrów czy z 4 litry mi tego wyszło. I no pierwsze 40 minut, no ta jedna ryba, no straszna brędza, a później jak praktycznie samą zanętą donęciłem, to tak naprawdę dopiero zaczęły się brania. Już myślałem, że trzeba dosyć chudo, ale chyba jednak... Jeszcze ryby mają apetyt. Tak, to widać, no. Piszą w ogóle coś tam? Czy się wyłączyło? Nie, jest. Ale nie piszą, mała aktywność. Ile osób? 5. Śpią jeszcze wszyscy o tej porze, zmienili. Przestawili nie zegarki. Piszcie, nie piszcie o godzinie 20 w komentarzu. Czy biorą ryby. No. Mateusz tam walczy, mi się zaczepiło haczyk, mi się zaczepiło buta, konkretnie o skarpetę, o cieplacz.
nie można powiedzieć, że to jest nieudany dzień, bo każdy dzień czegoś uczy, ale na pewno dzisiaj te brania, no takie średnie, chociaż tam mieliśmy po te dwie ładne płocie, ten ładny jaś, no i jedna spinka konia. No szkoda, szkoda. Dzisiaj dosyć mocna szczytówka. Nie bawiłem się w cieniutkie, bo woda płynie. Woda płynie, a to jest Fium Tornado 3,9 metra wędka. Powiem szczerze, że jestem bardzo z niej zadowolony. Łowię jak zwykle na jedną wędkę, bo uważam, że wtedy jest się, można się lepiej skupić po prostu na jednej wędce. To się tam jakieś energetyki pijesz, wzmacniacze. Muszę podłudzić ryby do brania. Tak. Widzicie zestaw ze skrętką. Szypon 100 cm. Nie wiem, czy tu coś widać. Chyba widać. Szkoda, że jak kręcimy live'a, to akurat nic nie bierze. A my mamy jeszcze tej zenenty? Tak, tak, jest, jest. Trzeba jakieś kule trzeba nie posłać. Bo już przygotowywaliśmy się do live'a, a tu nagle było właśnie uderzenie tego konia. I zastanawialiśmy się, kręcić to, czy nie kręcić. Mogliśmy w sumie kręcić, ale w sumie nic by z tego dobrego nie wyszło, bo poszło w krzaki, nie? Też tutaj są ładne brzany z tego co słyszałem i chyba kolega złowił, ktoś tam pisał gdzieś tam na forum, że ktoś złowił brzany. Ale nawet nie chcę wiedzieć, jaki to by zrobiło odjazd na przyponie 013. To byłby niedługi odjazd tylko do klipsa. A ty zdjąłeś wtedy klipsa czy nie? Przy tamtej rybie? Nie. Nie doszła do klipsa, tylko w lewo zaczęła uciekać z prądem. No, z prądem leciała. Ale hamulec lekko poszedł. Czasem też tutaj ja w lato złowiłem chyba z dwa takie sumy 40 cm, to też umiał fajnie pociągnąć, nie? Więc wystarczył nawet 50 cm i wydawało się, że jest duże, a trzymało się dna i poszedł, nie? To jak na złość, nie? No, niestety. A ostatnio też tak miałem, że jak kręciłem live'a, tam chyba z 30 minut czy 20 coś tam, nic w ogóle, zero, wyłączyłem telefon i od razu branie. Mi się udało ostatnio złowić jedną malutką płoteczkę. A, to widziałem, no. Pięć, a co pogląda? Sześć. Sześć najwytrwalszych. Zjem banana, bo śniadania nie jadę. No to chyba trzeba jeszcze trochę donęcić, chociaż po dwie kule rzucić mi się wydaje. Teraz w ogóle będzie na jeszcze? Plus. Do dziewiątej. To zjedz na spokojnie i coś pomyślimy z donęceniem. Czy był taki moment dzisiaj, że naprawdę no rzut za rzutem miałem rybę? No u siwego tak było, czyli naprawdę ryba za rybą. Ale to było takie ile? 30 minut? To było po tym drugim donęceniu, te takie pierwsze, tak, o świcie. Tak. Ja zawsze wtedy się zastanawiam, czy już w takich momentach przekarmiłem rybę. Czy ta ryba jeszcze nie wpłynęła? Nie wpłynęła, czy wszystko zjadła, już sobie poszła. I zawsze wyznaję tą trzecią zasadę, że wszystko zjadła i sobie poszła. Dzisiaj jak nęciliśmy siwym, to było założenie albo grubo, albo wcale. Tak. Więc zbombardowaliśmy tutaj wodę. No
ciebie też. A ty miałeś samą zanętę, jak kręciłeś, czy z gliną? Z gliną, nie? Z gliną, całe, tak. Tylko miałem podzielone na dwie porcje, ta, która szła. Miałem rozłożone właśnie tą. To było około 7 litrów. 7 litrów zanęty właśnie z gliną. To była River Capi wiążąca. Zanęta Match Pro. Płociowa i leszczowa. Top Gold i ten Top Class. I podzielona właśnie na dwa wiaderka i w jednej ta, która szła na wstępne donęcenie, było dużo, dużo bardziej taka wyrazista, jeżeli chodzi o robactwo. No ta druga już taka stonowana, ewentualnie dodawałem do koszyka trochę więcej robaków, tak żeby coś tam cały czas w tej wodzie pływało, stało, żeby ta ryba miała jakieś zainteresowanie. O, jest i Jozo. Dobrze, dobrze, że je ogląda. Dobra, to ja teraz idę do siebie, biorę kamerkę na chwilę. O, centralnie przed moim stanowiskiem chyba boleń pogonił, no. Ale było widać, aż pies wystawił głowę za drobnicą. Dobra, to idź, a ja wezmę dwie kuleczki do nęca. Znaczy, zanim to zrobię, to chwilę podpas i po donęceniu będzie na pewno ryba. Dobra, to idziemy. Jak Siwy obiecuje, że będzie ryba, to musi być. Nie ma opcji, wtedy mówiłem, że będzie i koniec. Najpierw przerzucę zestaw. Mogę rozrobić trochę. Było branie. Zadać mi się, żeby to tam miał. Nie byłem przygotowany, że będę musiał używać aż tak dużych koszyków i dzisiaj tego towaru doszło mi dosyć sporo. Samo łowisko tutaj. Nie, ale mamy jakąś rybę. Coś tam, jak byłem uczciwego, coś tam się zapięło. Siwy? Jest ryba. Także łowimy. Ryba sama się złapała, także są mi takie ryby. Same się łapią. Z tym, że teraz zmieniłem na haczyku z parzonych robaków, z martwych, na żywe. Taka sama ilość robaków, ale na żywe było jakieś branie.
chciało się niestety. Dzięki. Zeszło. Zapkajcie się jeszcze? No, tam jeszcze jest. Uświęcenie. Ta ostatnia kula była zatruta. Siwy wysłał mi zatrutą kulę. Nie, patrz co się stało. Miałem przy brzegu. Mamy Big Fisha dzisiaj. Miałem przy brzegu zarzucone, koszyk tylko wisiał, bo chciałem zarzucić jeszcze raz. Siwy to jest kozak. No to mamy już zestaw na sandacza. Na Method Feeder Polska na drugiej turze, jak złapałem uklejkę, wsadziłem ją do podbieraka, to podeszli do mnie z wagą i powiedzieli, tego nie ważymy, wpisy 5 gram. Ale się śmiejecie, bo wtedy było śmiesznie, bo miałem w pierwszej turze dwa leszczyki, a w drugiej tylko tą uklejkę. I przez tą małą uklejkę ogólnie uplasowałem się mniej więcej na 11 miejscu na 40, więc naprawdę... Co to w ogóle jest uklejka chyba jakaś, nie? Tak. To też było tak małe, że ciężko powiedzieć. Ale teraz to będzie właśnie ten moment, że... Rzut i ryba. No jedną już złowiłeś, także... A ty też złapałeś teraz, tak? No. Ale nawet nie czułeś, że masz. Nie, ja... Wiesz, jak byłem gdzieś tutaj u ciebie, po prostu gdzieś ta ryba się wcięła. Tak. Najważniejsze, że tutaj nie wieje i jest fajna pogoda. To szczerze mówiąc jest moja ulubiona pogoda, taka właśnie 15 stopni, pochmurne niebo. Może pokażę, jakie stiki sobie zrobiłeś. Do odmierzania. Siwy jest bardzo zdolny i samemu zrobił. Jaka to jest odległość? 2,5 metra? 2? 3 metry. 3 metry. Miałem 5, ale Dawid powiedział, że 5 jest za dużo i zrobiłem. 3 metry. Aluminiowa rurka. Wykonane samemu. Jakby się komuś spodobało, to Siwy mówi, że może zrobić. Za 150 plus wysyłka. Z naklejką Preston. naklejka dowolna. To tak jak się idzie do sklepu wędkarskiego i czasami chce się coś kupić, a sprzedawca lubi ci podpowiedzieć, nie ma, bo jeszcze z Chin nie dotarły. Mateusz dzisiaj na dzień dobry w sumie razem pierwszy raz łowimy. Poczęstował bezalkoholowym piwkiem. To było branie. Takie dosyć mocne. Siedzi Mateusz, siedzi. Mamy. Ale fajne, mocne branie, ale wiesz co, płotka, ale chyba nie za duża, chyba mi się wydaje, że jest 25 cm. A mówiłem, że po donęceniu... Siwy stres. Nie no, donęcenie widać, dało efekt. Postaci, co to będzie płotka, tak? A nie dużo. Nie, normalnie. Myślę,
myślałem, że tu jest jakieś 3 dychy, a to chyba z 20 cm. To cię najpierw siwy złapał ładną chyba, 32 cm, tak? No, czy 31, ale była taka fajna, bo była gruba. Tutaj. Mi się udało złapać 34, czyli brakło centymetra do życiówki. Widać coś? No widać, jest rybka. Myk. Najpierw do siatki, a potem na patelnię, bo w tym roku na grudniu robimy kotlety z Mateuszem. I sąsiadka siwego ma kota. Strasznie lubi ryby. Gdzie mata, mięsiarzu? Ale kiedyś na feder brałem matę, nie? Jak tam na, jeszcze jakiś mówi, a duży leszcz czy coś, ale czy to w podbieraku można wszystko odpiąć, nie? Zawsze ten. Zawsze temat rzeka, matę brać czy nie brać, nie? Zarzuciłem, od razu było branie. Nawet spoko ta płotewka, fajna. Nawet w ogóle one strasznie, strasznie są waleczne, te płotki. Jeszcze mają chyba dużo siły, bo zimą to one są takie bardziej odpałe. I dzisiaj z siwym podzieliliśmy się wynikiem, bo mamy podobną liczbę ryb. Siwy ma chyba ze 2 sztuki więcej, ale tak, on złapał większego leszcza, ja złapałem większą płotkę. I w tym momencie mamy taki fajny remis. Tak. No ale tutaj na pewno później pokażemy tego bonusa. Bo ten jaś jest naprawdę. Bo ten jaś jest naprawdę ładny. Może jeszcze będzie bonus. No bonus już tam był, poszedł w krzaki. Chyba, że to była też taka płotka. Nie no. Nikogo nie ma nad wodą. No, to lubię właśnie w tygodniu. Cisza, spokój, nie ma nikogo. Tutaj w sobotę nie ma wyścigu, to... nie ma wyścigu zbrojeń żadnego. Tak. Tutaj siądziesz w sobotę czy w niedzielę, czy siądziesz. Możesz pomarzyć o miejscu. A o tamtej stronie to już trzeba rezerwację na przyszły rok robić. Zawsze chcę te pół metra bardziej w lewo, ale się boję, że Mateusza przerzucę. Taki towar, do koszyka, to jest glina, ziemia, Wonder Black, górka, trochę kolendry i troszeczkę konopi. Wyssane robaki? W ogóle nawet te małe płotki tak bardzo energicznie biorą. Mamy czas dzisiaj do 10, czyli Mateusz ma więcej czasu, ale powiedział, że też będzie się zmywać. Ja też tak do 10, bo później mam inne jeszcze plany. Powiem, że szału... Mam godzinę 20 łowienia. Szału nie ma, ale też nie ma tragedii. Myślę, że przez tę godzinę 40 jeszcze jakiś bonusik wpadnie. Mateusz jeszcze przez te półtorej godziny bonus spadnie, nie? Nie, no naprawdę grubo donęciliśmy, bo tam glina z ziemią. No to już cuda nie widy było. Ja miałem taką zamrożoną zanętę, chyba z wiosny leżała w tym. To nawet były płatki w niej owsiane i pęczak, więc tak dosyć mocno. To się było tak, że właśnie ten jaś i ten piękny koń po donęceniu od razu weszło. Weszły te ryby. Taka anegdotka, to akurat jest z termos, co tato mi dał. Bo tamten, nie wiem, coś mi się z tamtym stało, kiedyś widziałem taki wątek na forum na temat termosów i ktoś tam napisał, że jedynie termos za minimum 200 zł daje radę. No ja za 20 zł kiedyś w Ikei kupiłem, to jak wieczorem zrobiłem herbatę, rano siadałem na rybach, to był wrzątek, no i trzymało mi spokojnie z 3-4 godziny, nie?
więc dla mnie termos za 200 to trochę przesada. Ale kto co lubi, nie? Jedni mają wędki za 200 albo za 2000. Usunę zestaw. Od razu szczytówka zaczęła pracować, bo zaczęło grunt zaczął znosić koszyk. Kurczę, ale pogoda jest tak idealna, że aż się do domu nie chce wracać. No, jeszcze troszeczkę mniej, bo jeszcze teraz ten wiatr i tak ustał, już teraz nie ma. Wiesz, ja się już zastanawiałem, czy parasol to wiadomo podstawa, ale jeszcze mam boki do tego parasola, czy wziąć, ale w zestawie w tym Caperlana są tak słabe te śledzie, że przy takim wietrze to by mi to powyrywało. Trzeba, wiesz, śledzie osobno dokupić, nie? Chociaż tą osłonę boczną na pewno będę używać, mi się wydaje, zimą. Chyba zaraz kończymy, nie? Dobra, przerzucę jeszcze tylko zestaw i złowię rybę na koniec. Jazia albo brzanę. Już klenia, bo jeszcze nie miałeś nigdy. No klenia nigdy nie złapałem. Dawaj klenia. Ty, ja chciałem złapać rybę, ja na haczyku nic nie mam, nie? Ale kiedyś miałem taki przypadek, że byłem z kumplem na spinningu. No i ściągał jakąś żyłkę, nie? No jakiś kłusol, nie? Pewnie. No i ściągał żyłkę. Jest? Nie opłaca się obracać kamerę. Mateusz ma rybę. No i na końcu był taki ponad półmetrowy klej, nie? Ktoś tam, wiesz. Ty, ale nawet spoko. Co to, płotka? Taka z 25 centów, nie? Nawet chyba nie. Nie? Ale donęcenie, widzisz, donęcenie. A, to jednak się tam sypać. Coś mi się tam przyczepiło. Stała sypać, no. Jakbyśmy tu siedzieli do wieczora, to trzeba by mieć jeszcze trochę towaru, nie? Metrowy przypał mi się na dzisiaj wydaje sam raz. Można by kombinować 1,5 metra. Niektórzy nawet robią 2-metrowe przypony, ale nie wiem, ja chyba bym nie miał komfortu rzutu już przy 2-metrowym przyponie. Że sobie odmierzam na stikach, na tych właśnie, co pokazywał Mateusz, odległość. I zawsze sobie później jeszcze biorę markera takiego i sobie zaznaczam na żyłce przy kołowrotku, żebym później mógł bardzo łatwo wrócić do tej odległości w razie czego. W razie odklipowania zestawu, jak weźmie duża ryba, trzeba będzie odklipować żyłę. Co tam kończymy? O, jest Wiki, jest Mateusz, siema Mati. Ja zapomniałem w ogóle zadzwonić do Wiktorii przez to, że ty ciągnąłeś tego konia. Wiktoria chyba trochę zaspała. Twoja dziewczyna przynajmniej się interesuje. Może sprawdza, gdzie jestem tak naprawdę. Że spoko, co, podziękujemy, na pewno będzie jakiś opis, jakieś fotki, relacja, coś z tego będzie jeszcze. Kiedy tu się poduje, a może nie poduje. O, Matusz, także my się jeszcze pobawimy chwilę z rybkami, bo jest coś tam u mnie.
się ruszyło. Spoko, jak obiecaliśmy, zrobiliśmy, jest live, także będziemy jeździć, coś będziemy nagrywać. Krótsze czy dłuższe wywiady. Może się komuś to przyda, spodoba. Także robimy to, bo lubimy. Dobra, na razie. Trzymajcie dzięki. Się, pozdro dla wszystkich.